Dzień dobry. Rozmawiamy po meczu pomiędzy Olimpią Mjączyn a Omegą Stary Zamość. Wynik 1-0 dla drużyny gospodarzy. Rozmawiamy z trenerem gości Pawłem Lewandowskim. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, porażka na zakończenie rundy jesiennej. Jak w pana oczach wyglądało to dzisiejsze spotkanie? Wyglądało tak, jak miało wyglądać, i bezładna kopanina na dramatycznym boisku. Tutaj ani gospodarze, ani my, żaden zespół nie był w stanie zrobić akcji kilkupodaniowej. Jedyne, co zostawało do zrobienia, to kopać piłkę do przodu, liczyć na to, że ktoś się w końcu pomyli. Myśmy się tylko czekali w drugiej połowie dopiero błędu gospodarzy. Niestety nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, którą miał Przemek Tchórz, i myślę, że taki moment zwrotny w tym meczu, a popełniliśmy jeden błąd, jeden jedyny błąd w końcówce spotkania. Niestety gospodarze to jedną sytuację, którą mieli, wykorzystali, i w sposób taki bardzo rozczarowujący i smutny się żegnamy z tą rundą i z ligą, bo ja naprawdę liczyłem, że pociągniemy tą serię dalej i liczyłem, że skończymy na czwartym miejscu. Teraz wydarzyło się, jak się wydarzyło. Ani Olimpia nie była lepsza, ani my nie byliśmy gorsi, ale wygrywać na to trzeba brać. Zarówno Omega, jak i Olimpia bilans bramkowy mają podobny, jeśli chodzi o Omega na wyjazdach, a Olimpia u siebie. Olimpia również ostatni raz przegrała na własnym boisku dopiero w piątej kolejce. To był jeszcze wrzesień. Omega z kolei miała za sobą serię 7 spotkań bez porażki i 4 zwycięstw z rzędu. Więc wydawało się, że dzisiejsze spotkanie, właśnie tak jak pan wspomniał, ze względu na warunki na boisko w Mjączynie, a także na wyniki Mjączyna u siebie, że będzie to wynik remisowy. Jednak, tak jak pan powiedział, ta jedna akcja zadecydowała. Jaki był plan na dzisiejsze spotkanie? Czy te właśnie długie piłki zagrywane w pole karne to było jakby jedyna szansa na odniesienie tutaj zwycięstwa? Myślę, że nie było możliwości, żeby grać piłkę na tym boisku, więc pozostawało nam tylko kopanie piłki do przodu. Myśmy liczyli na to, że będziemy grali bezpiecznie z tyłu i w trakcie drugiej połowy, bliżej końca meczu, stworzą się przestrzenie wolne i będziemy mogli znaleźć sobie miejsce do albo akcji indywidualnej, albo jakiegoś zagrania długiego i liczyć na błąd gospodarza, ewentualnie stały fragment. I tak to wyglądało przez większość meczu, bo pierwsza połowa jeszcze była w miarę wyrównana, to uważam, że druga połowa była zdecydowanie dla nas, myśmy byli lepszym zespołem i tworzyliśmy sytuację w pierwszej połowie po stałych fragmentach, w drugiej połowie po tych zagraniach takich długich czy po błędach gospodarzy, gdzie się mijali z piłką, mogliśmy, a nawet powinniśmy strzelić bramkę, i jakby się zakończyło pewnie z zwycięstwem 1-0, bo tak to szło w tym meczu, że ktoś strzeli go, a to po prostu wygrać, bo dużo łatwiej na takim boisku jest skopać piłkę w przód, wybijać, bronić się, niż próbować cokolwiek stworzyć, bo widzieliśmy w końcówce, jak myśmy rzucili już cały zespół do przodu, nie byliśmy też w stanie nic kompletnie stworzyć z podaniami, trzeba było po prostu kopać dalej piłkę w kierunku bramki, i nie udało się. Plan był taki, żeby często nam to wypalało, a nigdy tu inaczej nie graliśmy, bo tutaj się po prostu nie da grać inaczej, więc te długie podania liczyliśmy trochę za mało, graliśmy tych podań krosowych, liczyłem, że będziemy grali więcej długich podań przekątnych, to by nam trochę więcej opcji otworzyło, ale tak skończyło się, Żałuję strasznie tego, że przegraliśmy 0, bo smutno kończymy rok. Mimo tej porażki Omega plasuje się w górnej części tabeli dzięki właśnie tej serii meczów bez porażki, a także zwycięstw z rzędu. Jakby pan się pokusił o takie delikatne podsumowanie tej rundy jesiennej w wykonaniu pańskiej drużyny? O, to chyba najcięższa runda, najtrudniejsza runda, o której pamiętam, odkąd ja jestem trenerem Omegi. To ta runda była dla nas najbardziej wyczerpująca i najbardziej męcząca, bo nic nie układało się po naszej myśli. Myśmy mieli grać w innej lidze, ale niestety obszy mają znajomości, więc gramy, gdzie gramy. I potem mieliśmy ogromne problemy z tym, żeby zmusić i piłkarzy, i siebie do tego, żeby trenować i pracować. Ciężko było bronić przez tę rundę, bo w połowie rundy byliśmy na samym dnie tabeli, więc było źle. Udało się jakoś odbić od tego dna i myślałem, że zobaczymy fajnie i bardziej optymistycznie, ale mamy 22 punkty bodajże, więc to nie jest złe osiągnięcie. Biorąc pod uwagę te problemy, które mamy, nie każdy tym wie, jakie mamy problemy, nie każdy tym wie o tych zmianach, o rotacjach w zespole, całkowicie inny zespół, całkowicie inni zawodnicy, wszystko nowe i
a do tego ci, którzy zostali, to byli kompletnie niechętni do pracy, więc wyszliśmy z poważnego dołka, zobaczymy, co będzie dalej. Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w rundzie wiosennej. Dziękuję.